Dlaczego dzisiaj wybrałem właśnie taką oponę? I się okazuje, że nawet po... Wow! O kurde! Dzwony są zawsze częścią motorsportu. No właśnie, to są track day'e i nie można się spodziewać, co się wydarzy. Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale MotoLab. Tak jak widzicie, jestem na torze Modlin, ale dzisiaj jest impreza wyjątkowa, bo jest Puchar Toru Modlin, czyli impreza cykliczna, formuła rally sprintu, 5 przejazdów, ponad 100 bardzo szybkich zawodników. No i ja w mojej Mazdzie MX-5 na oponach Michelin Cup 2 zapraszam do mojego testu. Jeżeli chodzi o moje jeżdżenie na Cup 2, no to właściwie już filmy mogliście z moich testów zobaczyć, bo na tej oponie jechałem w zeszłym roku w Miata Challenge, również w Hot Hatch Cup. Dlaczego dzisiaj wybrałem właśnie taką oponę na dzisiejszy event? Odpowiedź jest dosyć prosta, bo jest to jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o takie opony z homologacją drogową, na których można pojechać w różnych warunkach. No i właśnie, to jest kluczowe, bo może nie widać, ale pogody były mało sprzyjające. Meteorolodzy straszyli deszczem, ale też miało być sucho. No i właśnie, mając doświadczenie z ostatniej Silesii, gdzie na kapach jeździłem po suchym asfalcie oraz tym przesychającym, no i z racji tego, że Mazda MX-5 jest małym samochodem i ciężko zabrać opony na zmianę, no to właśnie wybrałem kapę. I jak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek? Oczywiście będą onboardy. Będę starał się powiedzieć to, czego nie powiedziałem ostatnio, czyli na przykład to, że w moim rozmiarze 225x45-17 ta opona jest w bardzo dobrej cenie. No i przede wszystkim mam nadzieję, że będę się dobrze bawił, a wy ze mną również. Tak jak mówiłem, opony, które mam dzisiaj, oczywiście nie są nowe. One przejechały około 400 km na torze. Uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o taką... Oj, coś się dzieje, coś się pali. Ugasiłeś? A co to było? No właśnie, to są track day'e, nigdy nie można się spodziewać, co się wydarzy. Całe szczęście nic poważnego, auto zostało już ugaszone. No dobra, ale mówiłem o tym, że opony nie są nowe i przejechały sporo kilometrów. I to, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli to, że tu są dwie mieszanki, bardziej miękka po stronie wewnętrznej i twardsza po stronie zewnętrznej, gwarantuje to, że na tej oponie można po prostu bardzo dużo zrobić kilometrów. A to oczywiście dobrze, no bo z racji, że robicie więcej kilometrów, no to przelicznik tej ceny za jeden przejechany sportowy kilometr w tym wypadku jest bardzo korzystny. No ale ten kanał też jest po to, żeby pomóc wam dobierać właściwe opony do waszych zastosowań. I konstrukcja tej opony jest taka, że ta opona bardzo dobrze znosi takie typowo torowe upalanie. No właśnie torowe, bo mimo że jesteśmy teraz na torze, to forma rally sprint nie pozwala na dogrzanie opon. I o ile na przykład na obiektach typu Silesia czy Tor Poznań, to dobrze, że opona się tak zachowuje, bo po prostu ma szerokie okno temperaturowe i możecie na niej długo jeździć, no to tutaj te pierwsze metry wymagają delikatnego podgrzania. Ale dzisiaj nie jestem jedyną Mazdą MX-5 na torze, bo ze mną tu jestem ja, a to jest Mazda Andrzeja. Mazda Andrzeja i Andrzenia z tego kanału znacie. Tutaj są opony Federal RSR, dokładnie te same, które testowałem dla was w Kielcach, więc to też będzie ciekawe, kto będzie z nas szybszy. Moi drodzy, jestem po pierwszym przejeździe i tutaj jest o tyle fajnie, że widać czasy w apce. Więc wy to widzicie na ekranie, a ja wam mogę przeczytać, że jestem niestety na 46. miejscu na około 100 aut. I co? To pogadajmy o tych dobrych stronach, bo jeżeli chodzi o wynik, no to moja Mazda 160-konna nie bryluje mocą. Precyzyjnie, to jest chyba właściwe słowo, a jeżeli opona się już dogrzała na drugim kółku tej części sportowej, było już
szybko. Cieszą bardzo późne punkty hamowania, bo rzeczywiście można było je mocno przenosić, ale przede wszystkim ta precyzja, że moje ulubione słowo, responsywność, czyli dobrze czujemy, kiedy jest ta podsterowność, odkręcamy kierownicę, po prostu wszystko dobrze czujemy to, co jest pod kołami. I ja mam nadzieję, że się troszkę poprawię. Mam jakiś tam pomysł na 2-3 sekundy. Zobaczymy, czy to wyjdzie, więc zobaczycie to za chwilę również. Dzisiaj jest dosyć egzotycznie, bo za mną stoi Ferrari GTC4 Lusso. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Oczywiście nie startuję, ale fajnie jest zobaczyć takie samochody z bliska. I jest jedna rzecz, która warta do powiedzenia. Ferrari ma na pierwszy montaż, myślałem, Pilot Sport 4S, ale kapy również są montowane przez fabryki, m.in. w Porsche GT3. I taka ciekawostka. Porsche GT3 ma setup zawieszenia właśnie ustawiony na kapa 2. I się okazuje, że nawet po... Wow! Tak to jest. Cały czas coś się dzieje. Tym razem niedokręcone koło, ale wróćmy do Porsche. W Porsche nawet po zamontowaniu opon typu gładki slick okazuje się, że ta różnica czasowa nie jest duża pomiędzy kapem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście opona typowo wyścigowa potrzebuje innego setupu zawieszenia. A właśnie kapy dobrze działają w takich usportowionych samochodach. Biegnę, bo dosyć poważne zachowanie było. Mam nadzieję, że nikomu się nic tam nie stało. O kurde. Ja kurde, akurat. Kurwa, nowy moduł, ja pierdolę. Jedziemy, jedziemy panowie, dużo. Dzwony są zawsze częścią motorsportu, ale ważne jest, co w danym momencie zrobi organizator. I tutaj obsługa toru Modli naprawdę zareagowała szybko. Odcinek momentalnie został zatrzymany. Po jakiejś niecałej minucie przy Subaru była już straż pożarna, była już ekipa z karetki, więc naprawdę ogromny szacun organizatorom, Leszkowi Kuzajowi za to, że jest w stanie robić imprezy dla amatorów, ale na bardzo profesjonalnym poziomie. Jest na pewno lepiej. Wcześniej miałem problemy tutaj z podsterownością. Teraz staram się jak najciaśniej jechać, nawet kosztem prędkości. Ciekaw jestem, jak wygląda ten przejazd. Zobaczymy. Ewidentnie dobrym pomysłem było dogrzanie wcześniej opony. Mogłem szybciej jechać od pierwszego metra. No i zobaczmy, co tam wyszło w czasach. SZ4 na próbie. Szóste miejsce, póki co to się zmieni. Bardzo blisko Ani, bardzo blisko Agnieszki. 2 sekundy się poprawiłem, więc myślę, że to za sprawą tego, że byłem w stanie szybciej pojechać tą partię na początku. Jestem zadowolony. Zobaczmy, jak, gdzie jest Andrzej. Andrzej jechał oczywiście tym na federalkach. Andrzej 3.46, czyli coś zepsuł. Zaraz pogadamy z Andrzejem. No i tyle, a po próbie póki co za Anią pomiędzy dwiema kobietami. Co zrobisz, że jest lepiej?
szybciej jechałem. Nie, lepiej dobrzałem opony, wiesz? Myślę, że to miało największe znaczenie, bo pierwsze kółko dużo szybciej na torze pojechałem, a resztę wydaje mi się, że tak samo. Nie wiem, czy zrobiłem, ale... No jakoś strasznie słabo pojechałeś, no. Ja generalnie staram się próbować bardziej jechać na okrągłe, jakoś tak, wiesz... się wydaje, że na ostatni przejazd musisz ze mną pojechać powężykować. To co żeś narobił? No nie wiadomo co narobiłem. Jechało, jechało i jakoś, nie wiem, staram się, żeby było płynnie, ja zwolnił. Okej. Myślisz, że warunki? Zmieniające się to, że zimniej? Nie. Ja myślę, że to brak doświadczenia i pomysłu na to, co zrobić, żeby było lepiej. Bo powiedzmy, pierwszy przejazd wiem, że coś popsułem, więc wiedziałem, co mam poprawić w drugim. W drugim to poprawiłem, a później nie miałem pomysłu, co dalej robić. I zamiast jechać dalej tak samo, bo chyba po prostu to jest to, co byłem w stanie zrobić. Te 3,42 to był ten mój drugi przejazd i tak powinienem dalej jeździć. No może tam coś... ciutkę lepiej, ale wydawało mi się, że na tych ciasnych zakrętach, gdzie tył mi bardziej odjeżdża i za dużo czasu tracę tam na jakieś przekładanki, na jakieś korygowanie tam jazdy, ale to wcale nie. Okej. Okay. Teraz jak próbuję jechać płynniej, to jest de facto wolniej, no bo... Nie ma pazura. Czyli przed nami jest jeszcze ostatni przejazd, masz jakiś pomysł? Po prostu pojadę tak, jakbym w ogóle nie myślał o tym, co było wcześniej. Próbuję pojechać, w miarę pamiętam trasę, po prostu zaciskać gaz, zahamować, no dobra, no to plan jest prosty, ja mam tożsamy plan, tylko wcześniej ułożę sobie opony. 10 sekund masz. Tak? 10 sekund. Ale szybciej niż ty? No. Jak się z tym czujesz? No przynajmniej za dobrze, że wziąłem kogoś, od kogo się mam uczyć, kto robi lepszy czas ode mnie, bo gorzej, jak było odwrotnie. Trochę tak, no. Ostatni przejazd dzisiejszego dnia szykuje nam niespodziewankę, bo tak jak widzicie, niebo jest szare, pojawiają się pierwsze krople, więc to też będzie ciekawe dla was, jak dzisiaj. No bo już w sumie na sile zjeździłem po mokrym, ale dzisiaj w zestawieniu z innymi oponami, często też deszczówkami motorsportowymi, jak sobie kapy poradzą. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
troszeczkę postraszyło kroplami. No i zobaczmy, jaki jest tego efekt finalny. Myślę, że raczej czas będzie gorszy niż poprzednio. Czwarte miejsce, ale wiem, że ono się na pewno nie utrzyma. Czas jednak podobny, może chyba pół sekundy gorszy. 3:36. To może cieszyć, bo parę błędów było. Więc delta dzisiaj to jest niecałe 4 sekundy. Przez cały dzień robiłem bardzo podobne czasy. Tak, nie. Pomiędzy dwiema dziewczynami, pomiędzy znowu Agnieszką w Civicu i Anią w Civicu, chyba trzeba się cieszyć z tego. Chyba trzeba się cieszyć. Z górki na torze Modlin czas się z wami pożegnać. Dzień na torze, jak często powtarzam, jest zawsze wspaniałym dniem. I tym razem rywalizacja była bardzo zacięta. Cieszę się, że mogłem raz jeszcze sprawdzić kap dwójki na mojej Maździe. Uważam, że dla kogoś, kto ma auto typu hot hatch i chce jeździć na torze i na tej samej oponie wrócić do domu, i jeszcze nie panikować, gdy spadną pierwsze krople, to jest to jeden z ciekawszych wyborów. Tym bardziej, że ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne. Oczywiście na dole macie linki do sklepu internetowego intercars.pl, tam też możecie kupić kapy dwójki, a ja się z wami żegnam. A, no i tutaj są wyniki z dzisiejszego dnia. Trzymajcie się, cześć!